Witam serdecznie, z tej strony Marcin Easy Rider. Dzisiaj filmik łebski. Zobaczycie, co tam o nas mówiła TVP, albo co my mówiliśmy z kolegą Łysym w TVP. Taka krótka zajawka i zaraz tutaj zobaczycie, co tutaj się dzieje dzisiaj w naszym sklepiku stodołowym. Lecimy! Serdecznie, lato TVP3 gości dziś na północy Polski. Jesteśmy w miejscu, które słynie z ruchomych wydm i Słowińskiego Parku Narodowego. Jesteśmy w miejscu, które raz do roku staje się również motocyklową stolicą Polski. Jesteśmy w Łebie. Krzysztof Szczypior i Magdalena Libiszewska. I o tym właśnie wielkim wydarzeniu, o zlocie motocyklistów Bike Łeba Week, porozmawiamy z naszymi gośćmi. Ze mną Marcin Piotrowski. A ze mną Grzegorz Drozdalski. Marcinie, powiedz nam, punktem kulminacyjnym wszystkiego będzie wielka parada motocyklistów. To już odbędzie się wieczorem, pierwszego dnia, ale też w sobotę. Czy jeszcze będziecie więcej mieli okazji do, no jakby nie było, chwalenia się tymi cudami? Tak, tutaj w Łebie to już się stało tradycją, że jedziemy właśnie przez całe miasto dużą paradą motocykli i aut amerykańskich. Zaczynamy właśnie w czwartek o 21:00, to jest taki widowiskowy dosyć przejazd z pochodniami. Później jeszcze będzie piątek i sobota o godzinie 15:00, szansa nas zobaczyć. A powiedz mi, co jeszcze oprócz takiego pokazu, oprócz takiej parady wydarzy się od tego czwartku? Prezentacje motocykli, dużo koncertów, dużo konkursów sprawnościowych, śmiesznych, dużo piwa się poleje na pewno, dużo integracji będzie, no i będzie się działo. Panie Grzegorzu, to zlot tylko dla motocyklistów, czy każdy znajdzie coś dla siebie? Nie, każdy znajdzie coś dla siebie. To jest zlot dla każdego pozytywnie zakręconego. Jesteśmy, no tak mi się wydaje, że chyba tolerancyjni. Także zapraszamy wszystkich. Zlot Bike Week Łeba 2021. Łeba. Nie tylko dla tych, co mają dwa kółka, chociaż to wasze maszyny trochę temu przeczą. Czy powiedz mi, wy jesteście miłośnikami takich trzech kółek, zwłaszcza takich wielkich maszyn? Jesteśmy też miłośnikami trajek, tak. Nasz dobry przyjaciel Stanisław Skwarek właśnie zaszczepił nas te trajki, więc od kilku lat oprócz motocykli właśnie zjeżdżają się też ludzie na trzech kółkach, czyli na trajkach, i samochody amerykańskie też do nas przyjeżdżają. Ale nie eliminujemy Harley'a takiego dwukołowego. Nie. Harley jak najbardziej mile widziany. Absolutnie. Wszystko to odbędzie się przy takim mocnym akcencie muzycznym, przy mocnym, no jak myślę, przy motocyklistach, rockowym graniu. Tak jest. Wchodzimy rockowo zdecydowanie. W czwartek będzie Golden Life, w piątek Kobra Nocka i na zakończenie w sobotę Róże Europy. Także takie rockowe tuzy, można powiedzieć. Czyli co, oprócz Błękitnego Nieba nic wam więcej nie potrzeba? I dobra. Będzie dobra muzyka, będą też dobre motocykle. Ja się zastanawiam, jak silnik V8 zmieścili się właśnie do takich pojazdów. Da się. Jak pan zauważył, naprawdę się da. Dobrym przykładem jest tutaj nasz kolega, który pomału, powoli, ale udało się, jak widać, nie? Gratulacje za pomysł. Zlot motocyklistów właśnie w Łebie. Jeżeli Łeba, to oczywiście może. Jeżeli może, to oczywiście żeglarstwo. W Łebie można wybrać się m.in. na rejs. Można także poszaleć na kitesurfingu. Coś dzwoni? Dzień dobry. A to Roman, ty. Roman przyjechał w odwiedziny. Komisja Europejska. Na jakimś innym nawet spróbować, nie? Roman, ale co to za kwas? Nie wiem, to ma jakoś ten? Kwas do alu. Gdzie Roman mówi, że jak aluminium się pomaluje, to jest później jak stare, tak? Jak wychodzi jak stare, to będziemy coś... Tylko żeby... Czekaj, właśnie. Żeby to gdzieś było daleko od dzieci, łysy. Schowaj gdzieś to tutaj, o! Żebyś nie sięgnął tutaj po ten kwas. W chwili słabości. Dobra, ja idę na górę. Słuchajcie, no... Ty pamiętasz, Grzesiu, tą audycję właśnie w TVP, jak byliśmy? Na trajce jeszcze wtedy świętej pamięci Staszka. Bo dzisiaj ten filmik puściłem, wiesz, bo ja to miałem kiedyś w Łebie, sobie przypomniałem o tym. Byliśmy z tymi, co wracaliśmy w deszczu. Nie, no tam
W Łebie, pod kapitanatem. W TVP. No to pamiętam i wracaliśmy. Tam padał deszcz? Tak, lało. O. Myśmy jechali jak debile, kurde. O, tutaj wiesz, czekaj. Darli się, ludzie w parasolkach, a my o, a tutaj świętej pamięci Staszek, właściciel tej trajki. O, i tutaj jeszcze gdzieś był gdzieś Stachu. Tu niedługo będziemy mieli kapliczkę w stodole. O, tu Staszek. Też jest tam. Bo teraz w sobotę też ten. Pochowany został Tomek. Nie wiem, czy kojarzysz Tomka Sulikowskiego? Nie? No, taki Tomek też niestety się. Zaczadził się w garażu. Chciał się ogrzać sobie. Że uważajcie na garaże, żeby teraz jak jest zimno, żeby nie odpalać auta, może się stać właśnie tragedia. Masakra, 51 lat chłopak i ten, i tak to się stało. Dziwnie, a ja idę szukać koszulek. I tutaj gdzieś u góry żeśmy robimy na dole ten magazynek. I oczywiście teraz coś, jak coś się sprzedało, to nie można znaleźć. Ja wam zaraz jeszcze pokażę jakieś rzeczy, które kupiłem. Wczoraj był live, ale ja, słuchajcie, dzisiaj nagrywam to w poniedziałek, więc jest czas przed live'em, więc... Ale już gratuluję wygranym. Myślę, że będzie dzisiaj, że było wczoraj gorąco, ale będzie dzisiaj wieczorem. Bo my dzisiaj jesteśmy, słuchajcie, już na Cyprze. Leciliśmy na Cypr, więc jak mi się uda, zobaczę jak z internetem, zobaczę jak tam się ogarnę, więc jakieś vlogi pewnie z Cypru będą w stylu jak tanio polecieć na Cypr i... jakie tam są fajne różne rzeczy, bo na pewno będą różne urbexy, będzie też Muzeum Starych Motocykli, będzie spotkanie z Polish Boberem, z kolegą widzem, który właśnie tutaj ogląda mój kanał. O, tutaj są moja mama jeździ, moja babcia, o, teraz na Dzień Babci akuratnie, moja babcia jeździ motocyklem. Można coś zakupić, dobra, ja idę szukać. Teraz na tym, w tym roku na Łebie będzie wyprzedaż tego, bo chcę się wszystkiego pozbyć. Chcę też wyprzedać też część naszywek, więc będą jakieś promocje na duże naszywki, na małe naszywki. No i czekamy. Zaraz wam opowiem, co w ogóle z Łebą w tym roku, bo na pewno wiele osób jest zaciekawionych, więc zaraz coś wam poopowiadam. No, niestety nie ma tych koszulek, więc... Musiał gdzieś zaginąć w akcji, więc będziemy musieli coś zaproponować innego. No i tak czasami się zdarza, że gdzieś tam coś pójdzie na sklepie albo właśnie po Łebie, na Łebie i nie zdążymy tego uaktualnić i tak to się dzieje, ale wszystko na spokojnie. Zaproponujemy na pewno coś sensownego, a jak nie, to oddamy pieniążki. No nie, nie znalazłem, ale mam tu pierścienie uszczelniające o przykroju kołowym. To z ostatniego targu, nie? Jak ktoś chce, to zapraszam do kontaktu, chętnie się tego pozbędę. To ja gdzieś mam w ten... Gdzie to dałeś? Jeszcze jedną sztukę. No właśnie, już schowałeś i będziesz... Nie no, było... Czeka. Albo w aucie leży. No, a z, jakby z terminami z lotu i z bukowaniem jeszcze się chwilę wstrzymajcie. Myślę gdzieś, że za tydzień będzie już umowa, jak będzie wszystko dograne. Ja jeszcze też chyba pojadę do Łeby, tam się przejechać i po... podogrywać jakby ostatnie rzeczy, zobaczyć jak tam wygląda teren i wtedy już myślę, że ruszy wydarzenie 224, no bo na pewno już wiadomo, że będzie w Łebie, teraz tylko okaże się, czy na tym starym miejscu, czy na nowym miejscu, czy jeszcze gdzie indziej, nie? Słuchajcie, mam też tutaj jakieś, robiłem porządki, mam taki działający, sprawny Panasonic, telefon Panasonic, ale starego typu. Jakby ktoś chciał taki telefon Panasonic, to oddam go za wysyłkę tylko. Wysyłka paczkomatem, może akurat nie. Może ktoś jeszcze gdzieś dzwoni, nie? Może komuś nam tylko dzwony biją. I patrz. Ty nie chcesz, bo ty masz za dużo rzeczy. I mam jeszcze taki kalkulator. Metalowy, jest chyba aluminiowy, ale taki ciężki, można sobie przeliczać. To też oddam w dobre ręce. Sofę, zobacz, tam nówkę tą przyniosłem. Co przyniosłeś? Nie wiem, co. Na Sofie? Nówka? Z materiału. Co ty tu łysy przyniósł? Znalazłem to. Belsika? Nie, to nie. Prawie jak Jessica. Szybka, bo to jest nówka.
I co, też chcesz to oddać? Tak, no bo chcę. O, i łysy tutaj, patrzcie, od łysy coś oddaję w dobre ręce. Belsikę. A ja zobacz, Grzesiu, ten, bo jeszcze tego nie oglądaliście odcinka, ale patrz na to, jaki kupiłem zestaw sosów. Widziałeś? Kiedy to nabyłeś? Wczoraj. Zestaw sosów, słuchajcie, z całego świata. Szkoda, że ja nie byłem, bo... 15 sztuk. No zapakowane ładnie nóweczki, zaplombowane, patrz jaki tutaj jest. No, ten, Dead Valley nawet jest, z Kalifornii. Patrz, tyle rzeczy mi ominęło. No, i ty, wiesz ile dałem za to? Weź, nawet... Zgadnij, nawet nie strzelaj. Nie chcę pytać, bo znając... Patrzyłem, że gdzieś chyba $50 na czy nie, nie, czy 25 kosztuje wstęp. O, patrzcie na to. Całą dyszkę dałem. Ja dziękuję. Ale ty nie lubisz ostrego i tak. Szkoda, tak to bym ci dał, no może nie. No ja ostrego łyka. Nie, do krwawej Mary czy tam do czegoś. Ja mam, patrz, sosy. Z Hawaj? Tego, dekadeniesa. Egipcjan. No właśnie. Bardzo egipcjan. Dekadeniesa. A teraz uwaga. Uwaga, uwaga. Kurde. A to jest do oddania też w dobre ręce. Patrz, kiedyś bawiłem. Jakby ktoś. Chemika. No, a to jest mikroskop. Myślałem, że to będzie dla dziewczynek, ale jednak to jest za skomplikowane nawet dla mnie. Nigdy nie byłem dobry z chemii. No, takie coś też nabyłem w dobrym pieniądzu. O, za dwie dychy całe. O, i Roman się tam skrada. Już my tu nagrywamy, Roman tutaj już. Roman, licytujesz ten? W ogóle ten, aukcję. Aukcje w Wielkiej Orkiestry się cały czas tam zlicytują, chyba już jest 5 stówek łącznie. Także fajnie. Fajnie jest udział właśnie tutaj w tym. Udział w naszym spotkaniu ze mną i z Grzegorzem. O, a teraz jeszcze uwaga. Też coś zakupiłem, Star Warsów. O. Tylko nie ma lotek. Tylko nie ma lotek, a tak to jest wszystko sprawne, działające. I to tak wygląda, o, proszę państwa. Gdzieś, pyk, możemy sobie zrobić tutaj knajpę. A ja gdzieś ją widziałem. Na targu wyhaczysz samolotkę. Co, całą samolotkę wyhaczę? No samolotki wyhaczysz na targu, jesteś często. No właśnie, ja rzadko jestem właśnie. Ale nie wiadomo czy to liczy, bo to wiesz. No. Nie wiem po co ja to kupiłem. W sumie. Nie chcesz, Grzegorz, kupić? Nie. Ty, no ja w tym, no w tą niedzielę to po prostu tylko latałem, bo jeszcze tam koledze teścia kupiłem pasy. Zobaczył, że pod dwie dychy są pasy. Tak. On gdzieś tam do lasu. Powiem ci, że ja ostatnio, jak żeśmy byli, to on też był. Jak to się wyłącza? Zastanawiałem się, wziąć czy nie wziąć, i żałuję, bo... Ty, no takie pasy są, wiesz. Boskie są po 13,60, a te jednak są mocniejsze. Są lepsze niż te, co zawsze nam strzelają w łebie, jak na palecie gdzieś. A, i dzisiaj będzie Mariusz i nie wiem, czy nie będziemy Harley'a pakować na przyczepkę. Będzie Mariusz? No. O, to muszę z nim pogadać. Lepiej z nim nie gadaj, tylko trzeba ta. Mam sprawę. Bo mieliśmy zawieźć do oponę, tam rwie cały czas. Oponę rwie i żeśmy zmienili, bo tu się okazało, że jakiś geniusz wkręcił tutaj jedną tą śrubkę, taką długą, że akurat nie rwała tutaj. Widzisz? Ale to śruba nie ma znaczenia. Ale śruba już przycięta. Wszystkie przycięte. Wszystkie są pocinane. A tu widzisz, tak. To jest na takich fajnych, grubych szprychach, no. I teraz nie wiadomo, czy on jest... Dystansu, znaczy teraz to nie, chyba nie trze, ale teraz jeszcze nie wiem, czy nie jest po prostu za nisko, czy nie jest obniżony, za opona za duża. Za nisko siedzi, no a tam jest, to jest softail, więc tam są takie te pompki. I myślałem, żeby do wyjątkowego specjalisty wrocławskiego od Harley Majnego go zawieźć. Teraz ciężko w ogóle, żeby ktoś się ten, nie? A my tutaj nie mamy ani teraz mocy przerobowych na razie, a nie wiadomo kiedy ten nasz... Kiedy nasz warsztat powstanie. Że ktoś przyszedł. Wysłałem do TOI listę rzeczy, to się za głowę złapali. Co tak mało? Ja mówię, no jak ma być warsztat, to jest dużo rzeczy, no.
No i zobaczymy tam, kiedy się ten... Na granicznej też jest jakiś ten... Co? Z narzędziami? Aha, warsztat. Warsztat. No to wiesz... Ostatnio gdzieś tam na YouTube coś wyczaiłem. Tak? No. Już nagrywają coś? Nie, gościu przyjechał właśnie na tuning, nie? Z Poznania. Aha, ale z ukrytej kamery ich kręcił? Nie, nie, też właśnie, tak. Nagrywa tam, nie? On z Kerma motocyklowy. Czekaj, jaką? RR Moto. RR Moto, to nie wiem. Były ten. On kiedyś Motobandę prowadził taki. Aha, to coś, ale to chyba nowe, takie nowoczesne motocykle, nie? No. I Japonię przydaje. Japanesy tak zwane. No, a tutaj musimy ten. Trzeba ten akumulator chyba, Grzesiu, wyjąć całkiem i go po prostu zamówić nowy, bo ten to już jest. O. Chociaż na same lampy się świeci, to mógłby jako ta, oświetlenie. Reklama. Chyba, że się naładował od samego stania. Nie, nie naładował się. No. Tak to bywa. Dobra, to czekamy na Mariusza i zobaczymy, co tu się jeszcze będzie działo. O, pokażę wam jeszcze, co dostałem teraz na świebie, dokładnie, bo to będziecie widzieć na kolejnym filmie z targu, ale często jest tak, że właśnie te filmy mają opóźnienie i przez to wam później już nie pokazuję, tak, tej ostatniej gitarki, tej ukulele, polulele, czy jak tam było. No, a tutaj jest, patrzcie, HD Mobil Oil Nowy Jork. Dostałem tutaj od kolegi na targu właśnie taką puszeczkę zapakowaną z olejem. O, widziałem, że w Stanach gdzieś tam jest za 30 dolców taka puszeczka. Nie wiem, gdzieś ją tutaj sobie postawimy. O, bardzo miło, kolego, jak oglądasz, to jeszcze raz ci dziękuję za takie obfite dary. I tutaj jeszcze wam pokażę wam jeszcze ten kufelek taki zakupiłem. Taki kufelek z cynowym, cynowa podstawa, cynowa przykrywka i tutaj taki orzełek, nie wiem co to za orzełek, nietypowy, z taką czapeczką i zapłaciłem za to, słuchajcie, całe dwie dychy, nie wiem czy nie przepłaciłem. Łysy zaspał, nie było patrolu obywatelskiego w tą niedzielę niestety. Nie zaspał, tylko chory był. Znaczy był chory, no właśnie. No tak to czasami bywa. No choroba nie wybiera, panie. Roznorek. Słuchajcie, przyjechał mój przyjaciel, znacie go z ostatniego filmu. Nie, jest dużo różnych filmów, jak znacie, jak oglądacie uważnie tutaj ten program satyryczno-rozrywkowy u Marcina. Jest Mariusz i będziemy tu zaraz siedzieć i knuć, bo musimy nagrać, nagramy jeden odcinek taki dla was, a ja chciałem jeszcze powiedzieć, że Mariusz, ja byłem teraz w Rockerze, to wiesz o tym, nie? No, słyszałem, jestem, chyba tam pójdę nawet, z ciekawości. No. Czy teraz to się nazywa salonik? Czekaj, ja sobie gdzieś tutaj dam. Tajny. O, to się nazywa salonik i fajnie było tak sobie po ten. Siedziałem o, trochę historii. Po barze, przy barze, no, jakiś komarek tam stoi. Rocker to była to knajpa, o której mi się wydawało, że byłem ostatni raz 10 lat temu, a ty, jak ty policzujesz, że 20 lat? No, bo tam 20 lat, 20 ja, lat. Czy tak sobie myślę, Marcin zrobił program z Adamem Mellerem. No i niestety Adam jest świętej pamięci. Potem zrobił program ze swoją babcią. Babcia niestety również odeszła, więc gdyby coś się stało, to wiecie, to nie jest przypadek. Więc proszę, żeby ktoś przeanalizował sprawę. A ja się dzisiaj gorzej czuję, już tylko tu wszedłem. Przypadek? Nie sądzę. No. Ale wracając do Rockera, to rzeczywiście ja pierniczę tylu lat temu. Dużo, dużo minęło, dlatego trzeba korzystać z życia i ten, nie? Mam kupę wspomnień fachuranckich z Dylakiem związanych, ja go tam w ogóle poznałem. Ty, a nie masz jakiegoś filmu z Rockera? Może nie. Ktoś ma nagrane? Nie, nie, ten, no nie? W tamtym czasie jeszcze ty, ale się filmowało małego, na taśmie ale filmowej. Małego albo właśnie ten, może mały. Nie wiem, może ktoś miał VHS-a. Nie, żadnego filmu nie ma i może i dobrze. I zdjęć też nie mam żadnych z Rockera. Bo to wtedy były jeszcze takie czasy, że nie było tych aparatów w telefonach i... No nie, pierwsze telefony jakieś tam może pod koniec Rockera się pojawiły, gdzieś Center Tele. Ach, pamiętam, zapalnik miał telefon pierwszy jeszcze w erze chyba i zasięg mu łapał w rynku, ale w Rockerze już mu nie łapał i się wkurzył. To były pierwsze telefony działające jako GSM. A ja miałem wtedy jeszcze Center Tela, takie skręconą antenką, który z kilogram ważył, no ale to w ogóle zamówił. Nie miał aparatu, tam był kalendarz, to była wypasiona wersja, miał kalendarz wbudowany.
Także takie to czasy. Dobra, no my tu sobie siedzimy, musimy ogarnąć właśnie do Majnego. Mówiłem, że trzeba wywieźć tego jednego Harleya, bo tu go nie damy rady. Albo ten podnośnik nie, może kupimy. Zawieźmy go lepiej. No my z Grzegorzem to zawsze naprawiałem, widzieć jak naprawialiśmy. Widziałem. Dobrze, że tego nikt więcej nie widział. Nie, zabierzmy to do Majnego, niech Majne to zrobi przyzwoicie. No, może tam oponę na pewno trzeba zdjąć, znaczy koło zdjąć, tą oponę zmienić, nie? No tam jakaś ja bym nim pojeździł, ale ja widziałeś, jak fajnie robią z wysoką kierownicą, nie? Ja ci wysłałem innego? Bo to jest wtedy ten Chicano, coś No tak, Chicano, ja nie lubię wysokich kierownic osobiście. No to ja lubię, dlatego połowa mam wysokie. No. I połowa nie. Masz wiatr we włosach pod pachami. Na głowie już nie bardzo. O, nie no tutaj. Ale teraz ten crossbones, czyli ten nowy crossbones, ja nie wiem, czy on z wysoką przyjdzie, czy nie? Nie, on chyba ma taką jak ten, tak mi się wydaje. No nie, no właśnie. Do Tomka napisałem tam właśnie w tej sprawie i... No, niedługo będziemy też jakieś policyjne kupować graty, nie? Jakieś tak, takie. Tak, gdy będzie niespodzianka, fajne, nie? No. Będziemy sobie jeździli, może radiowóz jakiś się pojawi. No, może radiowóz. Będziemy wtedy robili patrol obywatelski dopiero w radiowozie. Zapiszemy do Ormo. Dobra, ale Mariusz ma dzisiaj mało czasu, więc my tutaj będziemy, nagramy sobie ten odcinek, zaraz powspominamy, więc będziemy się widzieć... No w każdym razie żegnamy się na razie. No, ale zobacz, jakie to jest śliczne, nie? Boże. Słuchajcie, kończymy. Mariusz ucieka. Nagraliśmy tu odcinek. Kolejny będzie już niebawem w internetach. Jak jeszcze nie oglądaliście odcinka z przeszukiwania mieszkania i z różnych tam technik. Mam pomysł na odcinek o tym, jak wygląda podsłuch telefonu. O. Jakie dane mogą z waszego telefonu wyciec? Nie macie nawet pojęcia. O, właśnie, bo ja widziałem, że ma dużą oglądalność te kody takie, nie? Że tam sobie wbijają te kody. A, to jest ściema totalna, tymi kodami to są... A ludzie to oglądają, to mówią super, w dupę super. Popikać. Tak? Tymi kodami, tak. Aż tak? Grubo? Aż tak. No, czyli zapowiadają się jakieś fajne, wesołe odcinki. I pamiętajcie, że kamera dodaje 25 kilo. Ujmuje, myślałem. Nie, mi dodaje. No, może to by ujmuje, może z tej strony masz tak ekran taki jakiś. Znaczy, soczewka, a właśnie, dziękuję, soczewka. Ktoś zwrócił uwagę słusznie, że bardzo dużego skrótu myślowego użyłem, mówiąc o tym, jak pada światło na dno obiektywu. No tak, powiedziałem soczewka. Dobra, przepraszam. No, tam już coś się wiesz. Ja też tyle skrótów używam, że aż się boję sam o siebie. Marcina kamera jest uszkodzona i z jednej strony pogrubia, a z drugiej wyszczupla. Nie wiem, jak... Łysego zawsze pogrubia. Trzeba stawać z drugiej strony. Dobra, ja już tutaj się żegnam. O. Cześć. Dobra, Mariusz pojechał. Ja już też kończę na dzisiaj. Pamiętajcie o aktywności, o łapie, o komentarzu. Jak jeszcze nie subskrybujecie, to będzie mi strasznie miło, jak zostawicie tutaj tą subskrypcję. Do zobaczyska. W następnych odcinkach już za chwilę pewnie będą newsy z Cypru, co tam się dzieje. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej!